Upominam was, bracia, nauczanie domowe. 22 stycznia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wersety od 10 do 13 oraz 17. Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został przez was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Chciałem dzisiaj zwrócić uwagę na pierwszą część tego napomnienia. Napomnienia wyraźnego i wspólnotowego. To jest napomnienie do kogoś, kto rozumie potrzebę bycia razem, ale sprawia mu to kłopot i trudność. Przyjmijmy więc najpierw tę optykę. Dla Pawła i Koryntian nie było wątpliwości, że trzeba żyć we wspólnocie. Nie takiej abstrakcyjnej, jak my dzisiaj myślimy czasami o wspólnocie parafialnej. To nie chodziło o kilka tysięcy ludzi, które się nawzajem ze sobą nie zna. Tu chodziło o bardzo konkretnych, znanych z imienia, spotykających się, będących ze sobą razem w bardzo bliskiej, zażyłej relacji. Więc o taką wspólnotę chodzi. I taką wspólnotę napomina Paweł. Pierwszy więc punkt. Każdy z nas musi budować w sobie taką mentalność wspólnotową. Bez tej mentalności wspólnotowej nie zrozumiemy, co Paweł do nas mówi. Bo jesteśmy indywidualistami, bo uważamy, że wspólnoty nie potrzebujemy, bo nie realizujemy tego, co Jezus nam mówi, abyśmy byli jedno. I o taką jedność powinniśmy na pierwszym miejscu zawalczyć. I teraz dopiero rozumiemy, co Paweł mówi, kiedy woła o zgodę, woła o jednomyślność, woła o takie bycie, które jest nierozerwalną cząstką mojej świadomości i tożsamości. Jestem chrześcijaninem, znaczy jestem częścią wspólnoty. Jestem chrześcijaninem, znaczy jestem częścią ciała Chrystusa. Jestem chrześcijaninem, znaczy mam siostry i braci, dla których funkcjonuję, z którymi żyję, modlę się, służę sobie nawzajem. I w takim kontekście najpierw Paweł mówi, żebyście byli zgodni. Krótko mówiąc, o to walczy Paweł, żeby był autorytet. Że słuchamy kogoś, kto nam przewodzi. Jesteśmy w stanie sobie nawzajem pewne rzeczy wytłumaczyć. W niektórych sytuacjach ustąpić. Jesteśmy zgodni. Chcemy dojść do takiej zgody, do takiej jedności, która powoduje, że realizujemy wspólnie wyznaczone cele. Po drugie, żeby nie było rozłamów. Tu chodzi o to, żeby ucinać w sobie takie myślenie, no coś mi się nie podoba, to zabieram zabawki i idę do swojej piaskownicy. To jest ukrócanie wszelkiej kłótni, wszelkiej zarozumiałości, wszelkich fałszywych ambicji, żeby nie doprowadzać do rozłamów, nie doprowadzać do niezgody. Nie doprowadzać do rozejścia się tych, którzy razem żyją, funkcjonują, modlą się i sobie nawzajem służą. Dalej Paweł mówi, byśmy byli jednego ducha. Jedność ducha można osiągać tylko na wspólnej modlitwie. Tylko wtedy, kiedy wiemy, o co się modlimy, jak się modlimy i że wspólnie stajemy do tej modlitwy przed Bogiem. To Bóg tworzy w nas jedność ducha. Nie da się tego wyprodukować. Nie da się tego wyprodukować ani przez jakieś ogłoszenie, ani przez jakąś administrację, ani przez nawet wyznaczony wspólny cel. Bez wspólnej modlitwy nie ma jedności ducha. A o taką jedność Paweł tutaj walczy. I w końcu, żebyśmy byli jednej myśli. To oznacza, że i my zaczynamy przyjmować myśli naszego pasterza, Jezusa Chrystusa z Ewangelii. A to oznacza, że razem czytamy tę myśl Bożą. Razem zastanawiamy się, medytujemy, formujemy się Bożym Słowem. Czytamy Ewangelię,
i przyjmujemy ją jako słowo życia. To oznacza jedną myśl chrystusową. Nie kogoś z nas, bo to nie są ludzkie myśli, to są Boże, ale trzeba je przyjąć. I wtedy, kiedy razem czytamy Ewangelię, komentujemy, dzielimy się nią i nią żyjemy, wtedy osiągamy tę jedność, o której Paweł mówi. Zadanie dla ciebie na dziś. Zobacz, w którym miejscu powinieneś wzmocnić to swoje nie tylko myślenie wspólnotowe, ale działanie wspólnotowe. Niech w tym ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.